Was przywitać na dzisiejszym nabożeństwie i zaprosić, powstańmy. To nasze drugie nabożeństwo, w ramach którego mówimy o projekcie wiary. Dziś powiemy o samym projektowaniu. Przeczytam motto, które się nie zmieniło, bo częste zmiany też nie są czasem potrzebne. To motto jest fragmentem z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału. Jest to 7 werset. I ten werset jest nam tutaj podany w 2 przekładach. Po to, żebyśmy z tych 2 przekładów wyjęli całą głębię. Nasze postępowanie opiera się na wierze, nie na tym, co widzialne. Albo inaczej, wiarą bowiem żyjemy, nie tym, co widzialne. I właśnie dziś będziemy ten temat pogłębiać. Po to, żebyśmy też byli tym bardziej zachęceni do relacji z naszym Panem w czasie drugiej pieśni, podobnie jak w zeszłą niedzielę. Anastazja i Michał rozdadzą Wam werset, karteczki z wersetami biblijnymi. Niech każdy sobie wylosuje jeden i nie czyta najpierw, tylko niech zachowa dla siebie, będzie moment na czytanie. To w czasie drugiej pieśni. A teraz zamieńmy z naszym Panem kilka słów. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj. I chociaż tu jesteśmy fizycznie i geograficznie, to prosimy Ciebie też, Panie, abyś Ty wzbogacał czas tych, którzy być może są jeszcze przy śniadaniu, którzy być może szykują kajaki, którzy być może są w trakcie panelu o przebaczeniu. Te wszystkie nasze grupy, te wszystkie nasze działania, Ty teraz przenikaj swoim duchem, bo chociaż my jesteśmy w różnych miejscach, Ty tam jesteś i to jest najważniejsze. I dzisiaj też proszę Ciebie, abyś Ty kierował naszymi dłoniami, abyśmy sięgając po ten kartonik z wersetem, mogli wyciągnąć coś, co nas zainspiruje, co nam wskaże drogę, co nas być może ostrzeże, co pogłębi naszą przyjaźń z Tobą. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj pośród nas, bo wiesz o tym, że Twoja obecność sprawia, że to spotkanie, to nabożeństwo jest prawdziwym nabożeństwem i ma prawdziwy sens. Amen. Kochani, a teraz łączmy się w pieśniach uwielbienia. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Cieszę się, że widzę Was, że w ogóle widzę, że tyle prezentów dzisiaj dostałam. I chcę, żeby razem cieszyliśmy się, ale ta radość była widoczna, bo niektórzy chrześcijanie tak się cieszy, że Jezus zbawił. Nie widać, to nie widać. Nie czuć. I nikt wokół nie czuje, ani myślę, że Pan Bóg czuje, że Ty się cieszysz z tego. Dla mnie prezent ja dostałam. Ja się cieszę. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiać. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie. Cieszę się. Uwaga, uwaga.
Nie widzę, że się cieszycie. No naprawdę nie widzę. Naprawdę, proszę sobie nawzajem, zaśpiewajcie, uśmiechnijcie się. Cudowny poranek dzisiaj, niedziela. Chwała Bogu. Raz, dwa, trzy. Cieszę się, Jezus bawi mnie. Cieszę się, Jezus bawi mnie. Cieszę się, Jezus bawi mnie. Śpiewam chwała, aleluja. Śpiewam chwała, aleluja. Śpiewam chwała, aleluja. Jezus bawi mnie. Bo my nie chcemy samych słów, żeby my śpiewaliśmy muzykę, fajną muzyczkę, pośpiewamy, a tak naprawdę nie wiemy, o czym śpiewamy. Nie wiemy, jakie obietnice składamy dzisiaj. A za każde nawet próżne słowo damy. Wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic.
mocniejszy jest niż słońce. Pan miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Nie zmieni nic twojej miłości, we wszystkim widzę ślad za milion lat. Pieśń, która wprowadza nas w odczytanie tych naszych wersetów. Na chwileczkę usiądźmy, zajrzyjmy do nich, odnieśmy do siebie. Podziękujmy Bogu za to, co nam dzisiaj zaserwował. Te fragmenty mają nas inspirować. Te fragmenty mają nas naprowadzać na być może jakieś nowe rozwiązania, nowe myśli, może przed czymś przestrzegać. Odnieśmy je do siebie, nawet jeśli w tym momencie są nie do końca zrozumiałe. Będzie też czas na to, żebyśmy się podzielili naszymi refleksjami w czasie przeznaczonym na tak zwaną pracę w grupach. A teraz pomódlmy się razem, skłońmy głowy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy też sięgnąć z modlitwą do tych wersetów.
Dziękuję Ci za inspiracje dla mnie, gdy je przygotowywałem. Dziękuję Ci też, że tak, a nie inaczej pokierowałeś nami wszystkimi. Ty jesteś wszechmogący. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego cieszymy się, że mamy Ciebie i jesteśmy Twoi w sposób niezbywalny. Powstańmy. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć swoją modlitwę, to zapraszam. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam Ducha Świętego, opiekuna. Tak jak to przed chwilą czytałem na karteczce, którą dostałem. Dziękuję Ci, Panie, że to On nas prowadzi, to On do nas mówi, to On przypomina Twoje Słowo, to On ożywia to Słowo, to On daje moc sprawczą. Dziękuję Ci, Panie, za to. Amen. Amen. I dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś moim przyjacielem, że każdego dnia mogę być pewna, że przychodzę na spotkanie z przyjacielem. Dziękuję Ci, że mogę iść przez życie, spędzać każdy dzień właśnie w takiej atmosferze przyjaźni, miłości i wsparcia. Dziękuję Ci, że zawsze jesteś po mojej stronie. Niech Ci będzie chwała. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że chcesz ogarniać całe nasze jestestwo, że jesteś Bogiem, który nas kocha, że dowiodłeś tej miłości na krzyżu. Dziękuję Ci, że możemy czuć się przy Tobie bezpieczni, świadomi, że niczym nie możemy Cię zaskoczyć i niczym rozczarować, bo Ty wszystko o nas wiesz i umarłeś za każdy grzech. Spraw, byśmy teraz w Twojej obecności mogli tym bardziej przenikać się nawzajem z Twoim Duchem. Amen. Uwielbiajmy naszego Pana. Chcemy Go uwielbiać.
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go. Ciebie nasze serce.
Ciebie chodź, szukaj Twoje twarzy, wcześniej o poranku i gdy noc kładzie Cię. Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę, dając nasze serca, by się stale zmieniać. Witajcie. Cieszę się, że mogę Was widzieć na żywo. Fizycznie jest to taki przywilej. Nie wiadomo, jak ten przywilej długo potrwa, ale w każdym razie rozkoszuję się tą chwilą. Witam też wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogli tutaj dotrzeć, są w innych miejscach. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Niech dzisiaj Pan Was dotyka. W trakcie naszego rodzinnego wypoczynku dotknął mnie pewien fragment w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich, w 4 i w 5 rozdziale. Dlatego chciałbym krótko o tym powiedzieć. Jak w ogóle się macie? Czy dobrze? Czy źle? Niektórzy się mają świetnie, ale tak to jest, że nie wszyscy się mają świetnie. Mogą się czuć niedobrze. Mogą być czymś zatkani, na czymś skoncentrowani, czymś zestresowani, czymś, co nie pozwala im skupić uwagi nawet na Bogu. Tak się zdarza. I nawet tutaj mogą siedzieć fizycznie, ale gdzieś odlatują do tego problemu, odlatują do tej sytuacji, która może ich nawet przygniata. Co w takim momencie można zrobić? No dobrze jest popatrzeć na bohaterów wiary, co oni robili. I taka właśnie sytuacja miała miejsce w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, kiedy apostoł Piotr i apostoł Jan, to oni właśnie mieli ten problem, wrócili z aresztu. Wrócili z aresztu przestraszeni. Grożono im i zakazano głosić o Jezusie Chrystusie. Byli do tego stopnia przerażeni, że wpadli na genialny pomysł. Zwrócili się z tą sprawą do Boga. I co zrobił Bóg? I to chciałbym przeczytać, bo to werset jest. Nie znam go na pamięć. A nawet jakbym znał, to raczej bałbym się przeczytać, bo w stresie można coś pomieszać. A Bóg odpowiedział tak. Zwrócili się do Niego z konkretną, precyzyjną modlitwą. To też chciałem podkreślić. Powiedzieli Mu, że się boją. Nie mają odwagi głosić słowa. A gdy się pomodlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z ufną odwagą. Nawet do tego stopnia fizycznie zatrzęsło się miejsce. Ale tu są ważne słowa, bo oni wcześniej związali życie z Jezusem Chrystusem. Duch Święty został im dany. I tu ponownie zostali nim napełnieni. Nie chodzi o ten pierwszy raz, ale o to kolejne razy. I to dotyczy również nas. Bóg jest ten sam, nie zmienił się, działa tak samo. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, jeżeli coś cię przygniata i miażdży, zwróć się do Niego, a On napełni cię Duchem Świętym. Ponownie. I druga rzecz,
która w trakcie tego wyjazdu zwróciła moją uwagę. Ona jest o rozdział dalej, kilka wersetów dalej. Zadajmy sobie pytanie, kto ciebie napełnia? Czym się napełniasz? Czy jest to zawsze Duch Święty? A czy może to być ktoś inny? Ktoś, kto jest jego wrogiem? Szatan. I tutaj w naszej głowie mogą krążyć myśli, ale jak to? Jestem chrześcijaninem? Czy taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce? Czy mogę się napełnić czymś właśnie takim, o czym wspomniałem? Czy to jest możliwe? No jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne. Spójrzmy na przykład o Ananiaszu i Safirze. To mnie bardzo dotknęło. Zaczęli pięknie, szlachetnie. Sprzedali swoją posiadłość. Może z tą posiadłością mieli jakieś plany. Ale jednak to, mimo to, sprzedali ją. Chcieli przekazać fundusze, pieniądze, podobnie jak to zrobił Barnaba, tak czytamy. Ale coś tam nie zagrało. Może ten stosunek do pieniędzy, może chęć pozostawienia tych pieniędzy, ale z tym nie byłoby problemu, bo jak czytamy później, apostoł Piotr mówi, mogliście przekazać tyle środków, ile chcieliście. Ale oni zrobili coś innego. Część pieniędzy sobie odłożyli na bok, przekazali apostołom i powiedzieli im, że przekazują wszystko. Z jakich powodów to zrobili, tego nie wiem. Ale skończyło się to tragicznie. Jedna i druga osoba zmarła. I Piotr mówi do nich takie rzeczy. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś sobie część zapłaty za rolę? To samo słowo napełnił, które jest użyte w napełnianiu się Duchem Świętym, to samo słowo zostało tutaj użyte, identyczne. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie w tym temacie, na pewno pastor Piotr tutaj może to potwierdzić lub zaprzeczyć. I zwróćcie uwagę, to byli chrześcijanie. To byli chrześcijanie, którzy dali furtkę szatanowi, dali dostęp i sprawy się potoczyły źle. Szatan potrafi przybrać postać anioła światłości i szuka wśród nas, wśród innych osób, by nas zniszczyć. I on użyje wszelkich metod. I to są myśli, które ostatnio mnie dotknęły. By patrzeć w naszych dziedzinach, z jakiego źródła pijemy, bo się okazuje, że nawet mogą być szlachetne rzeczy, szlachetne inicjatywy, które mogą się różnie zakończyć, bo napijemy się nie z tego źródła, z którego powinniśmy się napić. Chciałbym jeszcze krótko się pomodlić. Może powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś. Panie, chcemy przychodzić przed Twój tron, tacy właśnie, jacy jesteśmy. Badaj, Panie, nasze serca. Badaj, czy czasami nie pijemy ze źródła, z którego nie powinniśmy pić. Czy rzeczywiście pijemy tą krystaliczną wodę, jaką jest Duch Święty. Jeżeli, Panie, tak nie jest, chcemy dzisiaj pokutować przed Tobą. Chcemy zmienić kierunek. Nie chcemy iść ślady Ananiasza i Safiry. Prosimy Cię, Panie, jeżeli jesteśmy w tej trudnej sytuacji, jeżeli coś nas przygniata, miażdży, nie możemy, Panie, o niczym innym myśleć, tylko o tym problemie, o tej sytuacji, proszę Cię,
Przyjdź dzisiaj, Panie, i dotknij nasze serca. Napełnij nas swoim duchem. Ty, Panie, obiecałeś nam swojego ducha i chcesz nas napełniać. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię również o tą kolektę, która za chwilkę będzie zbierana. Ucz nas, Panie, może w trakcie tego dawania, byśmy mieli odpowiedni stosunek do pieniądza. By ten stosunek był zdrowy, taki, jaki powinien być. Proszę Cię, ucz nas w tym, Panie. Chcemy, by te środki służyły Tobie i by oddały Tobie chwałę. Daj nam mądrość, jak nimi zarządzać. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A ja już Was poproszę, żebyście w trakcie zbierania tej naszej ofiary podzielili się na 6-osobowe grupy. Żebyście przenieśli swoje krzesełka, można tutaj po tej stronie czy po tej. Niech nie będzie Was w tych grupach więcej, po to, żeby po prostu nie było tak, że nie mamy czasu na to, żeby się wypowiedzieć. Również, jeżeli jesteśmy większą rodziną, to być może ważne byłoby, żebyśmy się podzielili, żebyśmy nie słuchali tych samych osób przez cały tydzień, tylko wymienili się też między rodzinami naszymi spostrzeżeniami. Zapraszam też, nie uciekajcie wszyscy do tyłu, z przodu jest też bezpiecznie, zapewniam. Możecie podejść do przodu, dlatego że mówienie półgłosem może Wam nieco przeszkadzać, więc tutaj są jeszcze krzesełka, po tej stronie są krzesełka. Zapraszam, żebyśmy podeszli tu bliżej też. I teraz, co będziemy robić w ramach tych grup? Otóż najpierw w ciągu pierwszych 5 minut powiedzmy sobie o tym wersecie, czy też wersetach, które wyciągnęliśmy w ramach naszego losowania. Jeżeli ten werset, jeżeli te wersety w jakiś sposób dotknęły czegoś ważnego w Waszym życiu, jeśli czymś Was zainspirowały, zaniepokoiły, zastanowiły, to podzielcie się tym w ramach swoich grup. Również, jeżeli jest to niezrozumiały werset albo nic Wam nie powiedział, to możecie na przykład powiedzieć, że ten werset mnie zastanawia, nic ciekawego z niego nie wysnuwam. Może to się zdarzyć później. Bóg mówi do nas. To nie jest Bóg z książki. To jest Bóg naszych codziennych doznań. Doznań. Życie z Bogiem nie jest wnioskiem. Jest doznaniem. Jako wspólnota, każdy z nas potrzebuje tego doznania. Jestem przekonany, że bez tego nasze życie może być religijne, ale nie będzie życiem z żywą osobą Boga. A propos tych słów, poszedłem sobie na spacer i w ramach tego spaceru bardzo się o Was modliłem. Bo jako wspólnota jesteśmy teraz oczywiście na zakręcie. I akurat ten zakręt wypada w niekorzystnym momencie, no bo są miesiące wakacyjne, a tutaj omawiamy tematy tak ważne, wręcz kluczowe dla naszej przyszłości, podczas gdy większość z uwagi na zobowiązania czy z uwagi na swoją higienę psychiczną musi skorzystać z urlopu, gdzieś wyjechać, troszeczkę się odprężyć po roku ciężkiej pracy. I gdy się tak modliłem, nic się nie wydarzyło. Wróciłem do domu i sięgnąłem po telefon komórkowy. A w telefonie komórkowym mam wgrany słownik języka angielskiego. I ten słownik codziennie wyrzuca mi idiom dnia, żebym sobie zapamiętał. Tak się uczę. I właśnie sięgnąłem po ten telefon, otworzyłem i ten idiom na mnie wyskoczył. A ten idiom brzmiał tak. I think you should let your father do it.
Innymi słowy, myślę, że powinieneś zostawić to Bogu Ojcu. Znaczy, tam nie było o Bogu. Zostawić to Ojcu, oczywiście to był świecki słownik, ale ja po tej modlitwie zrozumiałem to trochę inaczej, bo moim Ojcem jest Bóg Ojciec. I tak sobie pomyślałem, że może to jest to. Znaczy, na pewno to jest to, że Bóg ma dla nas rzeczy nowe, bo On jest Bogiem rzeczy nowych. I teraz też zapraszam, żebyśmy w ciągu tych 5 minut powiedzieli sobie o wersetach i za 5 minut powiem, co dalej. Jeżeli nie zdążyliśmy się podzielić swoimi myślami, zatrzymajmy się na tym etapie. Po nabożeństwie jest jeszcze kawa. I czas do 14. Nie musimy się rozchodzić, możemy to dokończyć. A teraz weźmy do ręki konspekty dzisiejszego rozważania. Właściwie to chyba powinienem nawet powiedzieć, że to są wytyczne dzisiejszych warsztatów. Dlatego, że mówimy o projekcie wiary i dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze warsztaty poświęcamy samemu projektowaniu. I nas w czasie tych naszych rozmów w grupach dotyczy pierwsza strona. Pierwsza strona. Pisałem do was w tygodniu, żebyście, o ile to możliwe, przybyli na dzisiejsze spotkanie z własnym projektem wiary opracowanym w oparciu o zeszłe nabożeństwo. Mogło wam się nie udać. Ale jeśli się udało, to chcę powiedzieć, że każdy projekt jest dobry na tym etapie. Bo teraz chodzi o to, że przygotowując ten projekt wiary, z całą pewnością coś zauważyłeś, coś zauważyłaś, coś napisałeś, coś być może należy poprawić, coś być może należy zachować. I tutaj mamy 4 pytania. Albo też polecenia. Pierwsze jest takie. Jakie wzorce dostrzegam w projektach wiary opisanych w Nowym Przymierzu? Bo na te projekty wiary zwróciliśmy sobie uwagę. One tak tam się nie nazywają, ale w rzeczy samej tym są. W przypisie pierwszym niektóre z tych fragmentów są wymienione. Jakie wzorce? Czy widzimy jakiś wzorzec w postępowaniu tych wszystkich ludzi? Jakąś wspólną ideę, jakieś wspólne kroki? To jest właśnie ważne. Drugie pytanie. Jakie praktyczne kroki dostrzegam w projektach wiary opisanych w Nowym Przymierzu? Co ci ludzie robili? Czy wydarzyłby się w ich życiu cud, gdyby nic nie zrobili? Naturalnego. W ogóle nie cudownego. Ktoś posłał po Jezusa, ktoś wstał i poszedł, ktoś wziął mapę, ktoś zapoznał się z geografią i gdzieś w trakcie tych naturalnych kroków zaczęło pojawiać się to, co nadnaturalne. I 2 kolejne punkty. Pierwszy brzmi: mój projekt wiary, wykorzystujący wzorce i kroki opisane w Nowym Przymierzu, to... Jeżeli już taki masz, podziel się tym. I ostatnie, projekt 75, to znaczy uczestniczenie w duchowej odnowie choćby jednej osoby. Projekt 75 i mój w tym udział. Czy widzisz siebie w tym projekcie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Proszę, żebyśmy sobie teraz na te 4 punkty w naszych grupach dali czas do... Dali sobie 15 minut. Mamy naprawdę sporo czasu. Zachęcam, żebyśmy nie byli gadatliwi i zachęcam do tego, żebyśmy nie było dialogu w naszych grupach. Dlatego trzymajcie się takiej zdrowej zasady, której mnie uczono, gdy sam byłem studentem. Mianowicie, jeżeli ktoś się wypowiada w waszej grupie, i po nim się wypowiada następna osoba, to potem ta pierwsza nie może zabrać głosu. Musi powiedzieć jeszcze ktoś trzeci i dopiero ta osoba może powiedzieć. Innymi słowy, niech nie powstają dialogi w obrębie
grup, tak żeby nie było dwóch rozmawiających ze sobą i reszta kibiców. Tylko po Twojej wypowiedzi ktoś się wypowiada i Ty już nie możesz zabrać głosu. Musi powiedzieć ktoś trzeci, może czwarty i dopiero wtedy Ty. Dlatego niech Wasze wypowiedzi będą krótkie na temat, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Zapraszam do pracy. Na tym zakończmy nasze rozważania. I jeżeli gdzieś odczuwamy niedosyt, to dobrze, bo to oznacza, że możemy dokończyć przy kawie, bądź nawet umówić się i spotkać w tygodniu. Mamy na ten cel jeszcze następne nabożeństwo i możemy przyjść na następne nabożeństwo z kolejnym przybliżeniem naszego projektu. Celem dzisiejszego rozważania, dzisiejszych warsztatów jest to, żeby rozpisać projekt wiary na konkretne, logiczne kroki wzorowane na przykładach z Nowego Przymierza. Właściwie każdy z nas potrzebuje doznania spotkania z Bogiem, żywym Bogiem. Stąd to rozważanie nie jest celem samym w sobie. I samo to rozważanie nie sprawi żadnego cudu. Cud to doznanie spotkania z Nim, które niemal zawsze odczuwamy jako cud, dzieje się, gdy człowiek rzeczywiście spotyka się z Bogiem, gdy Bóg go dotyka, gdy doznajesz tego i wtedy nie masz wątpliwości, że to się stało. Jeżeli my takie rozważania czy też warsztaty prowadzimy, to uzasadnieniem dla nich jest to, że my tu chcemy, żeby Bóg używał naszych ust, naszych słów, po to, aby On właściwie był słyszalny. Dlatego, że wiara rodzi się, gdy mówi Bóg, a człowiek słucha i w tym słuchaniu usłyszy Boga. Wtedy coś się zaczyna dziać. Ważne jest to, że ten projekt wiary to projekt wiary, tak jak my go sobie zdefiniowaliśmy już zeszłym razem, zapraszam do wcześniejszych konspektów. Projekt wiary to plan oparty na naturze Boga, który objawia nam się w Jezusie Chrystusie. Bóg prawdziwy objawił się w Chrystusie. Nie szukaj Go nigdzie indziej. Projekt wiary opiera się na Jego obietnicach, które spełniają się wtedy, gdy Ty na to czekasz, gdy wierzysz, gdy się spodziewasz. Mamy za sobą pracę w grupach. Każde rozważenie było dobre i mogło nas zainspirować do tego, by sięgnąć po kartkę, długopis i zrobić sobie taki projekt, albo też skorygować ten, który mamy. Ja teraz zapraszam, byśmy przeszli na drugą stronę i przyjrzeli się tym krokom, które wyłuskałem z przykładów Nowego Przymierza. Każdy z Was mógł to zrobić inaczej i dobrze, ale może skorzystać też z tego, co ja tutaj zrobiłem. Więc pierwszym krokiem w projekcie wiary jest wyzwanie. Zwróćcie uwagę, że każdy projekt wiary zaczyna się od tego wyzwania, niemożliwości, braku, problemu, tego, co wykracza
poza ludzkie możliwości, tego, co stawia nas przed ścianą i nie ma wyjścia. Zaczyna się od tej mission impossible, misji niemożliwej po ludzku do spełnienia. Co tym wyzwaniem jest w Twoim przypadku? Kryzys? Nałóg? Samotność? Sypiące się małżeństwo? Długi? Frustracja? Choroba? Kochani, sporo zależy od terapeutycznych racji. Lecz w najtrudniejszych przypadkach potrzeba transplantacji. Bóg chce nas dotknąć. Każdego. Dlatego, że odrodzenie jest dla każdego. W przypadku naszej wspólnoty wyzwaniem jest ewangelizacja. To znaczy uczniostwo. Bo ewangelizacja nie jest propagandą. Ewangelizacja jest uczniostwem. Chrześcijaństwo to uczniostwo, nie jakieś dziadostwo. Mamy ewangelizować w Poznaniu. Mamy ewangelizować w całej polskojęzycznej ludzkości. Mamy ewangelizować wszędzie, ale Polakami jesteśmy i ten język znamy od urodzenia. To jest nasze naturalne środowisko. Ponadto w obecnym wieku, nie w sensie stulecia, ale wieku w sensie okresu dziejów, które się skończą przyjściem Pana. Tak już jest, że na ten wiek, na tą epokę, na ten eon z grecka, aion, na ten czas przed Jego przyjściem ważne jest wielkie posłannictwo. Przy tym Bóg chce, abyśmy byli. To jest to, gdzie On nas widzi. Chrystus nas zbawia nie po to, byś miał beztroską zabawę, ale abyś się zaangażował w Jego wielką sprawę. Wyzwanie, jakiekolwiek masz, umieść w tej panoramie ewangelizacji świata. Najtrudniejsze swoje wyzwanie może być podstawą największego Twojego cudu i najbardziej dramatycznego świadectwa. To wyzwanie określa cel projektu. Jest dla projektu tym, co chcesz, abym Ci uczynił. Warto tu zwrócić uwagę, że chodzi najpierw o Twoją wolę, a nie o Bożą wolę. Bóg chce nas odblokować, tak abyśmy stanęli w świadomości prawdy o sobie. Bo my to mamy zablokowane. Kościół, prawo, kultura blokują często nam drogę do siebie samych. Czynią to przez to, że dyktują nam, co wolno nam chcieć. Chrystus jest jedynym, który uwalnia. Chce cię odblokować. I przychodzi najpierw z tym, żeby cię zapytać, co ty chcesz. Co ty chcesz? Co jest twoją najgłębszą potrzebą. To jest niesamowicie ważne. To pozwala nam zapiąć pas prawdy, a nie udusić się pasem prawdy. Więc jeżeli określisz wyzwanie, które niech się łączy z najtrudniejszą sferą Twojego życia, to też określ, co chcesz. Pierwszy krok to wyzwanie. Drugi to poradnik. Ci wszyscy ludzie z Nowego Testamentu słyszeli o Panu Jezusie. Gdzieś krążyły informacje.
Po zdefiniowaniu wyzwania potrzebny jest nam poradnik ukazujący, w jaki sposób moglibyśmy temu wyzwaniu sprostać. W jaki sposób osiągnąć związany z tym wyzwaniem cel. Nasz poradnik jest multimedialny, BMP. Bądź moim panem, tak można sobie zapamiętać. BMP. Biblia. B. Biblia. Jest ona szczególnie ważna jako zbiór proroctw określających losy świata. Nie innego, tego naszego świata. To jest zbiór i obietnic Bożych. To jest zbiór informacji. Oczywiście Biblia jest czubkiem góry lodowej. Pod powierzchnią wody kryje się cała potężna kultura, z której ta Biblia wyrosła. Ale jednocześnie Biblia jest księgą, którą Bóg się posługuje. Czymś w rodzaju aparatury diagnostycznej. Nie da się jej pominąć. Sięgaj do niej w ramach M, modlitwy. Modlitwa to konferowanie z Bogiem. To takie warsztaty z Bogiem, jak przed chwilą mieliśmy. Gdy mówisz i słuchasz. Na początku roku mówimy, że modlitwa to POST, post. Poważne omawianie spraw trudnych. Modlitwa jest źródłem objawienia. Modlitwa jest miejscem, w którym słyszysz Boże rema, Boga mówiącego. My z różnych obrazków i kazań myślimy, że książka, Pismo Święte jest mieczem ducha. Nie. Pomyłka. Ktoś nam wkręca zły paradygmat. Bóg mówiący to jest właśnie to, ten miecz. Bóg mówiący. Modlitwa jest miejscem, gdzie słyszysz Boże rema, Boga mówiącego i swoim słowem zmieniającego. I P to przykład. Potrzebujemy przykładów z Biblii i z życia. Pozytywnych i negatywnych. Potrzebujemy wszystkiego, do czego mogą nawiązać lub od czego mogą się odbić fale naszych pragnień i potrzeb. Stąd tak ważne jest w Kościele historia z życia, przykład z życia. Jeżeli nie mówisz, nie podajesz tych przykładów, to zubażasz Kościół. Jeżeli nie masz o czym powiedzieć, to znaczy, że jesteś ubogi w życiu duchowym. Bo właśnie to BMP, to bądź moim Panem, składa się na nasze bycie w Chrystusie. Rozwój właśnie w tych obszarach, Biblii, modlitwie, w przykładzie, buduje też nasze bogactwo duchowe. Chrześcijaństwo jest propagandą biedy? Nie. Chrześcijaństwo jest propagandą właściwego bogactwa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mury rdza niszczą, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mól ani rdza nie niszczą. Ktoś otrzymał fragment, przechodząc słyszałem, że tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi na ziemi, lecz nie jest w Bogu, jaki? Bogaty. Bogaty. Buduj swoje bogactwo. Gdy mamy ten poradnik, to trzecim krokiem jest budżet. Budżet. W oparciu o poradnik możemy stworzyć budżet. Ten budżet jest budżetem wiary. Co się mieści w tym naszym budżecie? WTM. Co wam to przypomina? Wolni, twórczy, misyjni. To nasze zawołanie jako Kościół, jako Kościoła, jako wspólnoty. Ale w tym wypadku WTM oznacza tak. W to Boża Wszechmoc.
wszechmoc. Wszechmoc Boga objawionego w Chrystusie. Bóg jest wszędzie, ale On ma na tym świecie obecnie, w tym wieku, interes misyjny. Chirurga możesz spotkać w górach, na urlopie, ale chirurg operuje w sali chirurgicznej, w sali operacyjnej. Tam cię zoperuje. Tą salą operacyjną jest dziś misja. Dlatego tak ważne jest, żebyś twój najtrudniejszy problem zobaczył czy zobaczyła w perspektywie misji. Możesz powiedzieć, ja nie jestem wcale dobrym przykładem dla innych. To właśnie jest genialny punkt. Możesz stać się dobrym przykładem. Przykładem poprzez Boży cud w twoim życiu. I wtedy wszystkie twoje zera przy Jego dotknięciu będą czymś takim, jakby ktoś postawił przed zerami jedynkę. Im więcej zer, tym większa nagle wypadnie liczba. Zobacz swój projekt w ramach ewangelizacji. Te to tożsamość. To moja tożsamość w Chrystusie jako nowego człowieka. Macie podane w konspektach teksty. To jest też obszar największych naszych blokad. Tu jesteśmy najbardziej zablokowani. Myślę, że w ramach tej pełnej zbroi Bożej powinniśmy nieprzerwanie dbać o pewną higienę. I tu widzicie takie literki. T, J, J, T, J oraz J, nawiasy w czerwonym kolorze, T, J. Co to jest? Otóż między te czerwone nawiasy wpisz WC. WC, z czym ci się to kojarzy? To dobrze się kojarzy, WC. I teraz weź, zakreśl to czerwone J w lewej kolumnie. Zakreślone? I strzałką przenieś do WC. I spuść wodę. Spuściłeś wodę? To teraz powiem, o co chodzi. Ja już taki jestem. To już jest diabelskie. Przenieś to do WC-tu i spuść wodę. Bo w Chrystusie powinieneś sobie mówić, ja w Chrystusie taki jestem. Ja w Chrystusie taki jestem. J, W, C, T, J. Ja w Chrystusie taki jestem. I nie toleruj czego innego. Jeżeli to J się wkrada na nowo, to padnij na kolana, padnij na twarz, leż plackiem, bo tu się rozgrywa bój twojej wiary. Kim ty jesteś w Chrystusie? I M to możliwości. Możliwości. Te możliwości są trojakie. Tak jak pierwsza część nazwy naszego miasta. POZ. Powszechne, osobiste i zespołowe. Powszechne to te, które są w świecie. Największą głupotą Kościoła jest odcinanie się od świata. To jest też złudzenie, że ktoś myśli, że jest odcięty. Przed chwilą była kolekta. Złożyliśmy na kolektę w 100% pieniądze zdobyte w świecie. Świat jest źródłem grantów, imprez, których nie musisz organizować, możliwości, edukacji, na które Kościół, tak jak w naszym kraju, często nie stać. Edukacji, środków technicznych. Mamy być w świecie. Sól jest w potrawie,
nie w solniczce, jeśli ma coś zmienić. My też mamy być w świecie, nie oddzielać się od niego. Kto z kim przestaje, takim się staje. Więc niech ten świat przestaje z nami, żeby od nas coś mógł przejąć. Osobiste to możliwości związane z Twoimi darami duchowymi. To znaczy charyzmatami, posługami, metodami działania z Twoim powołaniem. Wpisz to w swój budżet. I zespołowe to oczywiście nasze, wspólnotowe. Bóg postanowił, że ma być zespół i nie dyskutuj, że nie. I trzeba to sobie w Polsce powiedzieć i powtarzać, że my nie trzymamy się zespołu. Ciągle mamy pomysł lepszy. Miejmy wreszcie pomysł wspólny, bo inaczej nie zrealizujemy żadnego pomysłu lepszego. Wpisz swój pomysł lepszy w pomysł wspólny. Może wreszcie coś z tego wyjdzie. I czwarty krok to warunki. Mając stworzony budżet, musimy przełożyć go na warunki, bo każdy projekt wiary realizowany jest w określonych warunkach, nawet w Biblii. Czasem te warunki są przeszkodą, a czasem te same warunki są metodą. W ramach tych warunków musimy liczyć się z trzema rzeczami. KNS. Pierwsze to kosmos. W ramach naszych rozważań eschatologicznych powiedzieliśmy sobie, że Jezus Chrystus jest zbawcą kosmicznym. Że nie jesteśmy we wszechświecie sami inteligentni. Nauka jeszcze nie znalazła nowej cywilizacji. Kto uważnie czyta Biblię, powinien wiedzieć, że ona, informacje o niej mamy w Biblii od tysięcy lat. Nie jesteśmy jedyni inteligentni. Są aniołowie, są demony, nie wiadomo kto jeszcze. Jezus Chrystus jest zbawcą kosmicznym. Zwróćcie na to, że ewangelizacja ma wymiar kosmiczny. Dlatego, że społeczeństwa, do których docieramy z Ewangelią, nie są zupełnie niezależne. Każde społeczeństwo jest indoktrynowane przez jakieś wartości, przez jakiś światopogląd, przez jakieś duchowe moce, z którymi apostoł, idąc z Ewangelią, wiedział, że będzie się musiał zderzyć. Żyjemy w świecie multikulturowym, gdzie wszystko jest względne, słowa są względne, pojęcia są względne, wartości są względne. I ktoś, kto szuka bezwzględności, szuka czegoś, czego nie ma. Musimy się nauczyć żyć w świecie ruchomym, w świecie, który żyje. Prowadzenie misji czy realizowanie projektu wiary w świecie to tak jak operacja na galopującym koniu. Również z Biblii dowiadujemy się, że w ramach tego kosmosu jest coś takiego, co Biblia nazywa kairos, czas, moment. Pamiętajmy, że dzieje nasze rozgrywają się w ramach Bożego planu. I z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków widzimy, że nie wszystko mogło się spełnić w życiu ludzi wiary, dlatego że Bóg w swoim planie miał na oku coś więcej. Kairos, czas, więc to kosmos, kultura, kairos, akurat wszystkie na K. Kolejna rzecz to natura. I z tym też się trzeba liczyć, bo w tej naturze mieści się Twój temperament. On nie jest zły. Straszny byłby świat, w którym wszyscy byliby tacy jak ja.
zainteresowania. Każdy ma inne. Predyspozycje, zdrowie, sprawność, wytrzymałość fizyczna i psychiczna, patologie, wynaturzenia, nieprawidłowości w kościele i w kulturze. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę w tych warunkach, w tym czwartym kroku. I esto sposoby. Esto sposoby. Najważniejsze są duchowe. Pan Jezus mówi, nikt nie jest w stanie ograbić domu mocarza, jeśli wpierw nie zwiąże mocarza, a potem dom jego ograbi. Światem rządzą moce duchowe. Ludźmi rządzą moce duchowe. Poczytajcie list do Rzymian, przepraszam, list do Efezjan. Chyba najbardziej wyraźnie na ten temat mówi. Drugie to prawne. Prawne. Powinniśmy je wykorzystywać. Kościół powinien być obeznany w świeckim prawie i wykorzystywać wszystko, wszystkie przywileje, które z tego wynikają. Precz z jakimiś myślami, że my nie będziemy chodzić na wybory, że my nie będziemy wybierać, że zostawimy to światu. Możesz zostawić, wtedy będziesz jego sługą. Bóg ukształtował historię i kulturę tu, teraz, tak, że ty jesteś królem. Ty jesteś królową. Przez swoje mądre decyzje możesz narzucać swoją wolę urzędnikom. Jednym z tych urzędników jest prezydent, premier, ministrowie. Zresztą minister to właśnie sługa. Słowo minister, prime minister to jest pierwszy sługa, czy pierwszy wśród sług. Twój sługa. Jeżeli nie będziemy mieli rozumu i nie będziemy wybierać, to będziemy służyć sługom, których wybierze inni. Wybiorą inni. I oczywiście materialne. Też ważne. Kościół nie stoi pieniędzmi, ale pieniądz umożliwia wszystko. Jest strasznym panem, ale całkiem niezłym sługą. I przejdźmy do zastosowania. Jak zastosować to dzisiejsze, tą drugą stronę, aż do zastosowania? Zauważcie, że w konspektach, w zastosowaniu macie jakby powtórzone wszystko. To samo, co teraz omówiłem. To wszystko. Stąd chodzi o to, żeby w tym zastosowaniu twój projekt, ten, który masz, jakby wpisać w to zastosowanie. Przepisz ten swój własny projekt, który stworzyłeś, właśnie w to zastosowanie. Według tych kroków. Oczywiście możesz mieć kroki lepsze, ale tym razem idźmy drogą kroków wspólnych. Może się czegoś z tego nauczysz. Wpisz to i przyjdź na następne spotkanie. Za tydzień, o 10:00, o tej porze. A też przy kawie możesz podzielić się refleksjami. Na przykład możesz powiedzieć, jak będziecie pili kawę, chciałbym ci powiedzieć o realizowanych przeze mnie projektach wiary. Nie wstydź się tego. Powiedz. Buduj historię. Potrzebne nam są twoje przykłady. Zapraszam na za tydzień, bo właśnie jedna z naszych sióstr podzieli się przykładem swojego projektu wiary. Również mówiliśmy, że są różne kościoły legalistyczne, teologiczne, innowatorskie. Porozmawiaj. Myśleliście cały tydzień o tym. Ktoś nawet mi piękny e-mail napisał na ten temat. Porozmawiajmy o tym. Czy jesteś we właściwym miejscu? No może nie. A może chcesz być we właściwym miejscu i to miejsce tworzyć. Nie tylko być biernie, ale tworzyć. O tym możemy porozmawiać. Jak widzicie, to zastosowanie jest troszeczkę dziś okrojone ze względu na to, co mamy tu wpisać w tym tygodniu, ale też zapraszam do poprzednich konspektów, żebyście mogli też przypomnieć sobie, co regularnie się tutaj wśród nas dzieje. O tym teraz oczywiście nie musimy mówić, nie musimy na każdym nabożeństwie mówić o wszystkim, ale chcę powiedzieć tak, że każdy cud ma jakąś zupełnie naturalną stronę.
zupełnie naturalną stronę. To znaczy taką, że trzeba wstać naturalnie ze swoich pośladków na swoje naturalne nogi i po prostu naturalnie wyruszyć na spotkanie Boga, na spotkanie cudu. Inaczej może się on nie wydarzyć, ale my chcemy, żeby się wydarzył. Mam rację? Mam rację? Mam rację? Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to drugie rozważanie na temat projektu wiary, na temat projektowania. Poważne słowa zawarłeś w swoich pismach, w Piśmie Świętym. Pomóż nam je realizować, tutaj, w Poznaniu. Na razie w oparciu o WTC. Daj nam mądrość, daj nam uniżoność, daj nam otwartość, daj nam odwagę, daj nam praktyczność. Prosimy Ciebie o to. Chcemy uczestniczyć w cudzie, doznać Twojego dotknięcia. Na naszych zwykłych drogach spotkać Ciebie. Amen. A teraz łączmy się w ostatniej naszej pieśni. Jesteś Panem. Nikt nie jest tak święty jak Ty. Prócz siebie nie ma nikogo. Nikt nie jest skałą tak mocną jak Ty, nasz Bóg. Serce przepełnia radość i strach, bo chwała wróciła wraz z Tobą. Do swojej własności przyszedłeś, Adonai. Cały świat niech pozna Cię, Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. To jest jeden z najmilszych momentów dla wszystkich z nas, dla wszystkich nas, dla mnie też, kiedy możemy sobie błogosławić i iść z tym błogosławieństwem przez cały tydzień. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech Pan rozjaśnia nad Wami swoje oblicze. Niech Wam będzie miłościw. Niech On zwraca ku Wam swoją twarz i niech Was darzy swoim pokojem. Amen. Cały świat niech pozna Cię, Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem.
jesteś pewną ostoją, najsłabszych podnosisz, ochraniasz tarczą swą. Chwali i dumni rozproszą się, lecz ufni ucieszą się Tobą. Pieśni zwycięstwa niech głoszą prawdę to. Cały świat niech pozna Cię, to potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Teraz widzimy, że cieszycie się i mam nadzieję, że jeszcze raz pocieszymy się razem, wspólnie. Tą piosenkę, nie ma słów, ćwiczymy pamięć. A? Damy rady? Kto się cieszy? Nie, coraz więcej, coraz więcej. Nieście światło, nieście tą radość, tam w tym miejscu, gdzie idziecie, do domów, w pracę. Niech ta radość będzie siłą moją, waszą. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, aleluja, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, aleluja.